Witajcie kochani w 13 już odcinku Mody Ekokreatywnej. More that direction, engineer. Dzisiejszy odcinek będzie taki naprawdę ekokreatywny, ponieważ będę pokazywać ciuchy przerobione przeze mnie. Oczywiście będą to ciuchy z second handu. Pozdrawiam wszystkich spędzających czas kwarantanny w swoich domach. Ja też próbuję wykorzystać ten wolny czas w kreatywny sposób. Robię porządki, malujemy taras, robię również przegląd moich rzeczy, zbieram materiały plastyczne na zajęcia z plastyki oraz próbuję właśnie kreatywnie podejść do tematu, więc na początku zobaczycie efekty właśnie tej mojej kreatywności, tej mojej działalności domowej. Szczerze mówiąc, nie mogłam się już doczekać tego odcinka, mimo że jest to odcinek 13. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że spodoba się Wam. Zobaczycie dzisiaj efekty mojej żmudnej pracy właśnie nad przerabianiem rzeczy, nie tylko ciuchów. No i właśnie przy okazji porządków w różnych moich takich szpargałach, przy okazji wyrzucania rzeczy z szopki i z różnych schowków, znalazłam kilka rzeczy, z których stwierdziłam, że warto coś zrobić. No bo w końcu jest to moda ekokreatywna, żeby wszystkiego nie wyrzucać, nie zaśmiecać dalej naszej planety. Spróbowałam wymyślić, co też mogę z tego zrobić. No i tak, znalazłam starą ramkę, którą zobaczycie na zdjęciu. Dawno już ta ramka czekała na jakiś pomysł, co by tu z nią zrobić. Myślałam o jakimś obrazie, ale nic nie przychodziło mi do głowy. W związku z tym stwierdziłam, że zrobię z niej, tadam, tablicę. No i teraz druga rzecz, która była mi potrzebna, to tło do tej tablicy. I otóż znalazłam teczkę na prace plastyczne, która miała zepsute zapięcie. I co zrobiłam? Wycięłam z teczki dno, tył właściwie, i wprawiłam tą teczkę do ramki. Zaklejam taką pomarańczową taśmą montażową. Jest to bardzo mocna taśma, na pewno nic nie wypadnie. Następnie tablicę przyozdobiłam i zawiesiłam na niej rzeczy potrzebne do zrobienia sobie takiego memo boardu do moich właśnie vlogów. Zobaczcie efekt. Wydaje mi się, że całkiem fajnie wyszło. Jest to bardzo praktyczne, ponieważ zwykle mam dużo zajęć. Oprócz pracy w szkole pracuję też w teatrze oraz mam inne zajęcia dodatkowe. W związku z tym często te rzeczy mogą mi wypaść z głowy. Taka rozkładówka, co kiedy mam zrobić, gdzie coś wstawić, gdzie coś wkleić, gdzie coś przerobić, bardzo była mi potrzebna. No i tablica jest idealna, efekt końcowy mi się podoba. Może nie jest to doskonałe, ale wykorzystałam wszystkie rzeczy, które od dawna zalegały mi w domu, zajmowały miejsce, a teraz są bardzo przydatne. Także zachęcam, jeżeli macie coś takiego w domu, jakieś resztki, przejrzyjcie przy okazji porządków, być może stworzycie coś superowego i bardzo przydatnego. To właściwie była taka moja pierwsza ekowskazówka. Na drugą ekowskazówkę czekajcie, będzie w drugiej części odcinka. No i teraz przejdźmy już do rzeczy, czyli do tego, co obiecałam, że dzisiaj pokażę, jak pewne rzeczy przerobić. Zaczniemy od rzeczy najprostszych. Pierwsza rzecz, którą przerobiłam, to pokazywana już wcześniej właśnie w holu lumpeksowym marynarka z wełny. Ta marynarka jest męska i postanowiłam ją troszkę przerobić, gdyż, jak już właśnie mówiłam, miała dziurkę na rękawie. Już zauważyłam to w sklepie, ale nie zniechęciło mnie to, gdyż marynarka jest z pięknej wełny i ma bardzo ładny kolor, guziki i w ogóle super jakość. W związku z tym stwierdziłam, najprostszym sposobem będzie co? Przyszycie do niej ład. A właściwie zrobiłam to jeszcze prościej i myślę, że każdy sobie z tym poradzi, naprawdę każdy, nawet dziecko. Po prostu kupiłam przyklejne łaty z dżinsu. One są takie granatowe, dżinsowe, więc stwierdziłam, że będzie to nawet fajnie wyglądało. Troszeczkę odpoważni tą marynarkę i zobaczcie tutaj, jak właśnie bardzo łatwy sposób przyklejam tę łatę. Druga była już wcześniej przyklejona, tutaj dla uproszczenia. Więc oczywiście trzeba to zabezpieczyć. Dałam do środka tekturę i przyprasowuję przez delikatną, cieniutką szmatkę właśnie tą łatę. Zobaczcie, efekt jest super, jest to trwałe. Jeżeli będziecie dawali tą marynarkę do pralni, może się coś odczepić, ale po prostu w domu można powtórzyć czynność, znowu ją przyprasować, jeśli coś odejdzie i będzie jak nówka. Bardzo prosty pomysł. Można to wykorzystać nie tylko w marynarce, ale na przykład, jeżeli macie wełniane sweterki, których Wam żal wyrzucać, bo są w dobrym stanie, taka łata się świetnie sprawdzi. Ja na przykład też stosowałam to na swetrach kaszmirowych, ponieważ kaszmir jest bardzo cieniutki i delikatny, ale
Właśnie na rękawach, tam gdzie się opieramy na przykład o stół, może ta wełenka się troszkę nam wytrzeć i wtedy łatki są idealne i zazwyczaj do takich sweterków, na przykład w klasycznym stylu, łaty będą bardzo pasować, a nawet może uatrakcyjną ten sweterek. Kolejna prosta przeróbka, to będzie przeróbka koszulki. Ostatnio w holu zapowiadałam właśnie przeróbkę tej konkretnej koszulki, jest to żółta koszulka, zobaczcie. W dodatku fajna koszulka takiego projektanta tatuaży słynnego, którego prace również znajdują się w muzeach. Koszulka świetnie pasuje do spodni scenicznych, ale bardzo zniszczona była część tej koszulki, mianowicie dekolt. W związku z tym postanowiłam go odciąć. I najprostszy sposób, jeżeli właśnie nie pasuje Wam dekolt, jest na przykład za wysoki albo nie pasuje Wam kształt, dlaczego tego nie zmienić? Możemy zmienić kształt tego dekoltu na taki, jaki nam pasuje. Ja tu po prostu go odcięłam. Będę zabezpieczać też ten dekolt od spodu jakimiś tasiemkami, żeby się za bardzo nie rozciągnął, ale nawet powiedziałabym, że teraz ta koszulka jest jeszcze fajniejsza, gdyż dekolt jest troszkę większy, bardziej taki w moim mniemaniu artystyczny. No i zobaczcie tutaj już tą koszulkę w stylizacji ze spodniami scenicznymi. Następnie, zobaczcie, stylizacja już całkowicie skończona, czyli taki pełny strój sceniczny razem z brokatową marynarką, również pokazywaną w ostatnim holu. Mam nadzieję, że ta stylizacja Wam się podoba. Ja uważam, że dla muzyka świetna stylizacja i będzie się świetnie prezentowało właśnie na scenie. Kolejnym tematem są bluzy. Bardzo lubię bluzy, szczególnie w wolnym czasie albo właśnie na zajęcia, które czasem prowadzę z jakichś takich trochę ruchowych, choreograficznych elementów moich spektakli. W związku z tym, zobaczcie, pokażę teraz bluzy, które udało mi się przerobić. Niektóre z tych bluz po prostu mnie nudziły. Jeżeli macie takie bluzy, które troszeczkę są nudne, może fajne, dobry materiał, wygodne, ale tak troszkę wypadałoby coś z tym zrobić, to teraz pokażę, jak to można właśnie zrobić. Najpierw zobaczcie, pokazuję taką idealną moją bluzę. Właśnie takie bluzy najbardziej lubię. Tutaj widać, że ta szara bluza jest takiej fajnej długości do leggingsów. Troszkę za pośladki sięga, więc nie czuję się taka skrępowana w tym. Ma fajne rękawki, takie 3/4 trochę. Oraz całkiem normalnie wykrojony dekolt, ale niezbyt wysoko pod szyję, więc jest to super wygodne. No i teraz nie wszystkie bluzy są tak doskonale zaprojektowane. W związku z tym następna bluza, którą pokażę, to bluza, w której dzisiaj jestem. Zobaczcie, ta bluza jest taka troszeczkę za luźna. Zakochałam się w niej, zobaczywszy ją w ciuchowcu po raz pierwszy. Naprawdę jest prześliczna. W dodatku na bluzie jest print jednego z moich ulubionych malarzy, Alfonsa Muchy. Uwielbiam jego obrazy. Bluza jest w moim ulubionym kolorze i w dodatku jeszcze jest świetnej firmy Anna Scott, taka projektancka marka, bardzo fajne ciuszki. I tak mi się spodobała, że wzięłam ją, stwierdziłam, że jeżeli nawet nie leży super, to ja coś z tym zrobię. No i rzeczywiście, są dwa sposoby, co można zrobić z bluzą, jeżeli jest troszkę za szeroka, tak nie czujemy się super atrakcyjnie w tym. Ja na przykład taką bluzę związuję z boku, tutaj na przykład mam właśnie na sobie związaną tą bluzę, takim węzełkiem z boku. Można to zrobić też z przodu, jeśli ktoś woli. Akurat tą bluzę związałam z boku ze względu na ten śliczny obraz właśnie, który tu jest. Podciągam oczywiście rękawki troszkę do góry, żeby ta bluza się ładnie układała. Drugim sposobem, pokazanym na zdjęciu, jest związanie tej bluzy delikatnym paskiem. Ze względu również na print, tutaj użyłam takiego biżuteryjnego paseczka z dżetami, bardzo delikatnego, z niebieskim kolorem, który pasuje do bluzy, żeby nie zasłonić po prostu tego printu. To jest tak delikatne, że tylko zbiera bluzę w odpowiednim miejscu, w talii, żeby sylwetka ładnie wyglądała. Także to są takie proste, najprostsze haki na te bluzy. Natomiast zobaczcie, tutaj jeszcze mamy taką bluzę pokazaną na następnej fotografii. Była to bardzo prosta bluza z H&M-u, kupiona w second handzie, niczym się nie wyróżniała. A że akurat kupiłam sobie wcześniej za 2 złote sukienkę z ślicznym printem, jednak zupełnie za krótką, no nie byłabym w stanie aż tak krótkiej sukienki nosić, a bardzo podobał mi się wzór na tej sukience, postanowiłam ją przerobić i wycięłam ten wzór, przyszyłam go do bluzy, nawet są to 2 osobne wzory, przyszyłam go ręcznie, bo jeszcze wówczas nie miałam maszyny do szycia. Chyba z 3 godziny przyszywałam ręcznie tą bluzę bardzo dokładnie, żeby się to nie odpruło i żeby to ładnie wyglądało po prostu. I no i taki efekt, podoba mi się, nie wiem jak Wam. Ja uważam, że jest super.
i uwielbiam ten wzór. Z tyłu tej bluzy, spójrzcie, również ją troszkę zmodyfikowałam, ponieważ nie do końca mi się to podobało. Chciałam w niej chodzić nie tylko po domu, ale też i na zewnątrz. W związku z tym doszłam taki paseczek z materiału i bardzo mi się podoba teraz efekt. Jest dużo zgrabniejsza ta bluza. No więc kolejna bluza to bluza oversize'owa. Nawet nie wiem, jakiej to jest marki. Chyba Zary. Z takimi dżetami na rękawkach. Rękawki są 3/4. Bluza jest naprawdę duża. Ale do leggingsów się świetnie sprawdza właśnie. No i również ta bluza była dla mnie zbyt czarna. Ja owszem czarny kolor lubię, ale raczej w kreacjach wieczorowych, scenicznych. A tutaj na co dzień raczej preferuję kolory. W związku z tym, co zrobiłam? Bluza została znowu ozdobiona. Postanowiłam pójść w takie folkowe wzory. Wówczas, było to gdzieś 2 lata temu, były te wzory bardzo, bardzo modne i nadal mi się podobają. Ale wtedy faktycznie było to topowe i stwierdziłam, że sobie naszyję taki właśnie kwiat z różnych folkowych wzorów. Nadal mi się ta bluza podoba i bardzo lubię ją nosić. Tym bardziej, że jest świetnej jakości i naprawdę praktycznie w ogóle się nie sprała ani nie zniszczyła. Oczywiście z naszywaniem takich wzorów trzeba uważać, trzeba to robić dosyć dokładnie. Jeżeli macie maszynę, to prościej. Jeżeli robicie to ręcznie, to troszkę trzeba w to włożyć pracy, ponieważ no, żeby to było porządnie przyszyte i się to nie odpruło na przykład w praniu, wymaga to troszeczkę wysiłku. Ale jest to bardzo proste i możecie wymyślić swój wzór, jakiś nawet napis, który wykroicie z materiału i przyszyjecie. Także polecam. Super sposób na urozmaicenie swojej garderoby codziennej. I teraz zobaczycie relację z przerabiania następnej bluzy. W pierwszym holu zakupowym pokazywałam taką szeroką bluzę z folkowymi rękawami szerokimi. No i zobaczcie, ta bluza jest na mnie za duża, nawet nie tyle za duża, co jest dziwnie wykończona pod szyją. W związku z tym postanowiłam ją przerobić, gdyż taka bluza szeroka przy moich ramionach jest troszkę nieproporcjonalna, zwłaszcza, że zakrywa całą sylwetkę. Postanowiłam z tej bluzy zrobić coś w rodzaju takiego kardiganiku, który będę nosić z paskiem. W związku z tym przecinam bluzę, po środku dokładnie, wycinam szerszy dekolt. Tutaj chcę ładnie wykończyć tą bluzę. Dołożyłam do tego paseczek w stylu folkowym i... Ta-dam! I tu widzicie efekt końcowy, bluza z paseczkiem, całkiem ładnie wygląda, na dekolcie prezentuje się ładnie, bez tej wysokiej stójki. I to tyle, jak chodzi o bluzy. No to teraz eko wskazówka. I moja dzisiejsza eko wskazówka jest taka. Przy okazji sprzątania i porządkowania starych ubrań, jeżeli znajdziecie jakieś z naturalnych tkanin, t-shirty, koszulki, różne takie części garderoby, przyjemnych materiałów, nie nadają się już do użycia, nie wypada za bardzo już też ich oddawać innym osobom, ani składać do tych kontenerów, do których się wkłada rzeczy używane. Można z tego przecież zrobić szmatki. Moi drodzy, ja osobiście uważam, że takie szmatki są super, są mięciutkie, można nimi coś polerować, czyścić, wycierać. Szmatki zawsze w domu się przydadzą i są na pewno bardziej przyjazne środowisku niż sztuczne szmatki z mikrofibry. Zobaczcie, tutaj zrobiłam sobie porządek w moim takim, w takiej pralni, w schowku i właśnie ze starych podkoszulków, które postanowiłam już wyrzucić, zrobiłam szmatki, ładnie je poukładałam. Takie szmatki już kilka razy od tych kilku dni, kiedy je zrobiłam, mi się przydały. Także zachęcam Was, nie jest to dużo pracy, wystarczy po prostu wyciąć rękawki, odciąć jakieś szwy i już mamy super szmatki. No i teraz, kochani, kolejne rzeczy będą już troszkę bardziej skomplikowane, co nie znaczy, że niewykonalne. Jeżeli ktoś ma trochę wyobraźni i cierpliwości, to na pewno sobie poradzi. No jedna z tych rzeczy to jest piękna koszula jedwabna. Zobaczcie na pierwszym zdjęciu. Jestem w tej koszuli takiej, jaką ją kupiłam. Kupiłam ją w zeszłym roku w lecie ze względu na materiał. Jest naprawdę to śliczny, dobrej jakości jedwab. Bardzo ładnie uszyta koszula. Super wykończona. Stwierdziłam, że no, jak za 3 złote, no muszę kupić tą koszulę. No ale jak widać, ta koszula jest na mnie o wiele za duża. Nie wygląda to dobrze, gdyż mam dużo za długie rękawy. No z rękawami to jeszcze można by je podwinąć, ale jest też za duża w ramionach, a przy moich dość już szerokich ramionach taki krój ze zwisającymi rękawami nie jest dobry. Postanowiłam przerobić ją na lato, gdyż jest jasna, w dodatku jest właśnie z takiego bardzo fajnego jedwabiu cienkiego, który się świetnie sprawdza w przygorącej pogodzie.
proszę bardzo. Tutaj widać, jak przerabiam już tą koszulę. Odcinam najpierw jej rękawki. Po odcięciu rękawów wystarczyło po prostu zakończyć, podłożyć pod spód, zszyć na maszynie. W zasadzie jak chodzi o tą część, to praca była już zakończona. Oraz troszeczkę zwęźć ją pod pachami. Po obcięciu rękawów jest to banalnie proste, po prostu troszeczkę do środka wpuszczamy tego materiału wzdłuż bluzki, no i zszywamy, ucinamy i już koszula jest zwężona. To trwało naprawdę krótko, jakieś pół godziny rękawki oraz boki bluzki były przerobione. Nie bardzo też podobał mi się kołnierzyk tej koszuli. Był taki zwisający i no nie wyglądał atrakcyjnie, nie chciał się trzymać na miejscu. I tutaj obcięłam również ten kołnierzyk. I mamy taką modną stójkę. To nie wszystko, gdyż postanowiłam z rękawów, które mi zostały, a miały dość dużo materiału i jest to jedwab, więc bardzo piękny, pięknie układający się materiał, postanowiłam zrobić pasek. Takie szerokie pasy materiału wykrojone z rękawów wystarczyły, zszyłam je razem, przewlekłam je na prawą stronę oczywiście i już mamy paseczek. Szeroki pasek do związania bluzki, ponieważ jest oversize'owa i taka dłuższa, z paskiem wygląda świetnie według mnie. Zobaczcie, co tutaj zrobiłam z tą bluzką, w sensie stylizacyjnym. Pierwsza stylizacja, wybrałam ją, gdyż bardziej mi się podoba zdecydowanie, jako pierwszą. Mamy tutaj tą bluzkę ubraną do takiej spódniczki z naszytymi koralikami w stylu troszeczkę lat 20. I ta spódniczka, taka elegancka w kolorze bluzki, troszeczkę wystaje nam spod bluzki. Do tego wysokie szpilki i torebka, trochę biżuterii i wydaje mi się, że świetny strój na jakąś letnią imprezę, wyjście na coś takiego odjazdowego. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba ta bluzka. Nie wiem jak Wam, napiszcie, czy ta bluzka Waszym zdaniem jest fajna. Wydaje mi się, że wyszło coś jeszcze fajniejszego niż było. Jestem zadowolona z efektu. Zobaczcie na drugą stylizację. Na drugiej stylizacji mam krótkie spodenki włożone pod spód. No nie da się niestety nosić tej koszuli samej. Ma z boku bardzo duże rozcięcie. Krótkie spodenki w taki aztecki print. Do tego już nie włożyłabym szpilek, bo ten strój nosiłabym w ciągu dnia w lecie, więc nogi byłyby bardzo zmęczone. W związku z tym takie japonkowate sandały skórzane, białe oczywiście tutaj będą pasować. Kolejny pomysł może się wydać nieco kontrowersyjny, jednak postanowiłam go pokazać. Znalazłam w mojej szafie właśnie teraz przy okazji porządków, 2 dni temu konkretnie, koronkowe shorty. Oczywiście te shorty mają już kilka lat. Nosiłam je może 2 razy, ponieważ okazały się zdecydowanie za krótkie do codziennego użytku. Te shorty są o tyle fajne, że ta koroneczka jest taka bardzo przyjemna, spodobała mi się. Od razu jak je wyjęłam, pomyślałam, że no kolejny rok ich pewnie nie wyrzucę, bo jednak taka koronka czasem się przydaje nawet na jakieś zajęcia teatralne. Można z niej zrobić chociażby żabot do kostiumu. Ale tym razem wpadłam na inny pomysł. Przyszła mi taka myśl, że ładna by była z takiej koronki bluzeczka na lato. No i co? I rzeczywiście powstała z nich bluzeczka. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Shorty zostały rozcięte na dole, w kroku, wycięte na równo, zszyte, troszeczkę równiej. Podszewka shortów została skrócona, a że shorty mają z boku taki zameczek, będzie się to też świetnie sprawdzać. Przy okazji bluzki będzie łatwo ją założyć i można zapiąć sobie ten zameczek. Następnie rozkroiłam z jednej strony z przodu te shorty, czy też z tyłu, już nie wiem. Z jednej strony zostały rozkrojone po środku, zszyte, to znaczy wykończony materiał i zawiązałam to w supełek. Na lato fajny pomysł, bo będzie troszeczkę chłodniej. Na końcu doszyłam tasiemki pod kolor bluzki, żeby zawiązać je jako ramionczka. Nie lubię za bardzo bluzek bez ramionczek, trzeba cały czas myśleć o wygodzie, poprawiać. Po prostu jest to dla mnie zbyt krępujące i denerwujące. W związku z tym te ramionczka wiązane, znalazłam akurat jakieś takie wstążki w szufladzie. Też z resztek. Także całość jest z odzysku i w dodatku ekokreatywna. No i zobaczcie, ocencie sami, czy to wyszło fajnie. Ta bluzeczka mi się nawet całkiem podoba, bardzo ładna koronka i do takich romantycznych stylizacji, a nawet do, wydaje mi się, że nawet do jeansów klasycznych będzie świetnie wyglądała w lecie. Można na to ewentualnie wieczorem zarzucić jakiś cienki ażurowy sweterek, narzutkę albo kurteczkę skórzaną, gdy jest zimniej. Całkiem fajny efekt i zrobiłam to w 15 minut.
Naprawdę, no problem. Jeżeli macie coś takiego, spróbujcie. Jeżeli nie wyjdzie, to najwyżej wyrzucicie. I ostatnia rzecz, ostatnia inspiracja na dzisiaj, to bluzka wieczorowa zrobiona z dwóch swetrów. Tak, dobrze słyszycie? Znalazłam sweter, który uwielbiałam kiedyś. Był to fajny sweter z H&M-u, oversize'owy. I na tym swetrze była świetna aplikacja. Bardzo, bardzo lubiłam ten sweter. Był to prezent od przyjaciółki. Niestety sweter się złechmacił. W związku z tym postanowiłam wykorzystać tą aplikację. Odłożyłam go sobie na jakiś czas i teraz go wyjęłam. I stwierdziłam, że ta aplikacja będzie idealna do mojego pomysłu. Znalazłam drugi sweter, który leżał już w mojej szafie też jakieś półtora roku. Kupiłam go ze względu na materiał. Podobał mi się taki troszeczkę błyszczący efekt opalizujący jakby na tym sweterku. Tutaj może dobrze na zdjęciach nie będzie widać, ale sweter jest w taki, z taką jakby błyszczącą nitką, mieniącą się różnymi kolorami. Jednak nie nosiłam go ze względu na to, że zobaczcie, no absolutnie taki krój nie jest dla mojej sylwetki. Mam dość szerokie ramiona, ma takie opuszczone szwy na rękawach i to wygląda fatalnie przy mojej sylwetce. Połączyłam te dwa swetry. Pierwszym etapem było odcięcie aplikacji. Okazało się, że nie da się jej odpróć, gdyż ona była naszyta po prostu bezpośrednio na dzianinę. Odcięłam ją w całości, a później zostawiłam to do naszycia na drugi sweter. Ten drugi sweter znowu został pozbawiony rękawków i ucięłam go troszkę tak na taki dekolt amerykański, czyli bliżej dekoltu. Nie obcinałam góry swetra, gdyż pewnie poszłyby tam oczka. Obcięłam tylko te rękawy i zakończyłam je oczywiście na maszynie. Później aplikację nałożyłam na sweter i zrobiłaś taka wieczorowa bluzeczka. Całkiem spodobał mi się efekt. Kolejnym krokiem było jeszcze to, że wymyśliłam sobie, zrobię logo Moda Eko Kreatywna, w skrócie co wychodzi? Mi i strzałka. Strzałka jest też takim moim typ, taka wskazówka, jak to ja mówię, eko wskazówka, więc stwierdziłam, że ta strzałka będzie tutaj fajnie wyglądała w tym logo i wyszedł taki customized, celowo przerobiony przeze mnie ciuszek. Zobaczcie, tutaj jestem w pierwszej stylizacji właśnie w jeansach i w tym sweterku, w tej bluzeczce. Wymyśliłam sobie, że będzie to taka wieczorowa stylizacja. Podoba mi się efekt. Sweterek jest ciemny, no ale wieczorowe ciuchy mogą być takie czarne, ciemniejsze. Będzie to wyglądało spoko. Do tego dołożyłam jeszcze sweter cekinowy. Pasuje to do tych cekinów na bluzeczce. A ten sweter jest przy okazji, tak nawiasem mówiąc, świetnej firmy. Jest to Millenberger. Tutaj pokazuję na stronie internetowej, że ten sweter jest naprawdę dosyć drogi. Jest to projektancki sweter, taka ekskluzywna marka. No a ja go kupiłam za jakieś 15 zł, więc super zakup. I ten sweter właśnie do takich spodniowych, wieczorowych stylizacji bardzo fajnie wygląda, pasuje i uważam, że ta stylizacja jest całkiem w porządku. Co myślicie o tej bluzce? Ja uważam, że jest bardzo fajna. Na pewno nie będę jej używać często, bo ogólnie wieczorowe ciuchy nie używam aż tak regularnie, ale myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Taki mój pierwszy designerski, może nie pierwszy, ale taki pierwszy prawdziwie kreatywny, designerski ciuszek. Jestem zadowolona. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dziękuję w ogóle za oglądanie mojego kanału. Bardzo zachęcam. Dawajcie łapki w górę, jeśli podobał się Wam ten film. Jeśli chcecie, żebym zrobiła takie kolejne odcinki twórcze, to napiszcie w komentarzach. Proszę też o subskrypcję. Jeżeli oglądacie, to proszę subskrybujcie. Dla mnie to bardzo ważne. A Wy będziecie wiedzieć, kiedy będzie następny filmik. A następny filmik będzie już za tydzień w poniedziałek i ten filmik będzie o moich butach. Mam tyle butów, że pewnie starczy mi tych butów na kilka odcinków, ale pomalutku zaczniemy od jednego odcinka, później będzie kolejny, przed latem pewnie jeszcze kolejny, jest tego dosyć sporo. Od razu też zapowiadam, że za 2 tygodnie znowuż będzie taki troszkę nietypowy odcinek na temat rzeczy do domu, oczywiście z lumpeksu, także oglądajcie. Tym razem bez słów. Najprostszy sposób, jeżeli... Idziesz dalej, czy mam... Idę dalej. Kolejna bluza,
to bardzo uwejsa... Dobra. No to teraz eko, raz, dwa, trzy. Eko, raz, dwa, trzy. Eko, raz, dwa, trzy. Eko, kolejna bluza. To bardzo oversize'owa, rany bomber. No bardzo fajnie. No więc kolejna bluza to bluza oversize'owa. Nie koniec? Czekaj. Jeszcze nie?